NIK rozpoczyna kompleksową kontrolę dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. W naszym kraju na 100 wypadków ginie średnio 2 razy więcej ludzi niż w innych krajach Unii Europejskiej. W 2012 roku na polskich drogach zginęło blisko 3600 osób. Jak zatrzymać tę falę śmierci? Jak jej zapobiec? NIK zorganizowała w swojej siedzibie specjalny panel ekspertów. Obecni byli na nim szefowie i przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo drogowe. Nie zabrakło zainteresowanych tematem dziennikarzy oraz ludzi świata nauki. Wszyscy wspólnie z kontrolerami zastanawiali się nad tym, co zrobić, żeby na polskich drogach przestali ginąć ludzie. Pierwsza kluczowa sprawa, o której mówią wszyscy, którzy znają się na problematyce ruchu drogowego i będziemy o tym, będziemy to mieli na uwadze kontrolując, to jest to, czy nie rozmywa się w Polsce odpowiedzialność poprzez wiele gremiów działających na zasadzie rad, co sprowadza się w praktyce do tego, że za problematykę ruchu drogowego, bezpieczeństwa tego ruchu odpowiadają wszyscy, czyli nikt. I to pobrzmiewało bardzo mocno w wypowiedziach. I drugi aspekt niezwykle ważny, mianowicie jesteśmy mistrzami świata w planowaniu. I Gambit 2000, i Gambit 2005, i teraz najnowszy program, który ma nas doprowadzić za 50 lat do liczby zero, jeśli chodzi o ilość wypadków śmiertelnych. Rzecz polega na tym, że gubimy się w rzeczy podstawowej. Produkując różnego rodzaju programy, nie zabezpieczamy środków finansowych, co powoduje, że te działania pozostają na papierze. Myślę, że najważniejsze jest uświadomienie ludziom, jak wiele sami mogą zmienić na drogach, ale też uświadomienie osobom zarządzającym tym bezpieczeństwem, osobom zarządzającym drogami, jak wiele jeszcze jest do zrobienia. To znaczy, jak bardzo wiele zależy od dróg, jak bardzo wiele zależy od infrastruktury tak naprawdę i od przygotowania tych dróg do ich podstawowego celu, czyli do tego, żeby się po tych drogach przemieszczać. Policjant, który porusza się po drodze, jeśli widzi niebezpieczne miejsce, niebezpieczną sytuację, to powinien mieć taki mechanizm, że ma to gdzie zgłosić, że wie, że jeżeli zgłosi takie niebezpieczeństwo, to ktoś na to zareaguje. Ewentualnie sam też powinien zareagować. W innych krajach bywa tak, że jak policjant widzi coś leżącego na drodze, co może stwarzać niebezpieczeństwo, to nie to, że zgłasza, ale wysiada, wyciąga odpowiednio przygotowany worek z bagażnika radiowozu, łopatę, sprząta. To nie jest główne zadanie policjanta i nie może być. Natomiast osoby odpowiedzialne powinny reagować natychmiast. Mamy dosyć dobre przepisy mimo wszystko. Nie ma sensu mnożyć tych przepisów, tylko trzeba je respektować. Jeżeli faktycznie droga się nie nadaje do użytku, to niestety powinniśmy ją zamknąć i powinniśmy respektować te wszystkie unormowania mówiące o jakichś tam wymogach, mówiące o standardzie utrzymania tej drogi. I powinno się wyciągać konsekwencje wobec osób, które nie przestrzegają tych unormowań. Najważniejsze jest oczywiście oprócz infrastruktury, bezpiecznej infrastruktury i oddzielenia ruchu kołowego od pieszego, uprzywilejowanie pieszych z mojego punktu widzenia, dlatego że jeżeli co roku ginie ich ponad 1000 osób, w ubiegłym ponad 1100, 2 lata temu 1400, to jest ogromna liczba. I to jest ten uczestnik ruchu drogowego, który jest najsłabszy, bo nie jest niczym chroniony. Oprócz tego kwestia oczywiście bezpiecznej prędkości. Prędkość nadmierna zabija i tutaj nie jesteśmy w stanie przeczyć prawom fizyki. Jazda z dozwoloną prędkością, na przykład w obszarze zabudowanym, to nie jest żadne dziwactwo, to jest coś, co jest absolutnie oczywiste, dlatego że uderzenie samochodu w człowieka przy prędkości 60 km na godzinę właściwie nie daje mu szans na przeżycie. We wszystkich krajach europejskich mamy ogromny problem z młodymi kierowcami, bo to ich najwięcej na drogach ginie. W związku z tym trzeba dołożyć wszelkich starań i zastosować takie dobre praktyki, dobre rozwiązania z innych krajów, które się sprawdziły i które spowodowały, że na przykład w Szwajcarii ginie mniej młodych kierowców w wieku 18-25 poprzez zastosowanie takiego urządzenia, które jest zwane czarną skrzynką w samochodzie, którym porusza się młody kierowca. Oprócz tego oczywiście jeszcze system ochrony ofiar wypadków drogowych. To jest kwestia niesamowicie ważna i bardzo paląca, ponieważ kilkadziesiąt tysięcy ludzi ulega wypadkom co roku, jest rannych, oni później muszą się rehabilitować, ale trzeba im
im zapewnić rehabilitację skuteczną i powrót do w miarę normalnego, a przede wszystkim normalnego życia, do pracy. Więc to też jest ogromny obszar, ogromna dziedzina wymagająca szybkich i skutecznych zmian, a także stałego finansowania. Bardzo dobrze, że NIK podejmuje tak duże wyzwanie skontrolowania wielu instytucji odpowiedzialnych za poziom bezpieczeństwa na drogach, dlatego że postawienie diagnozy umożliwia później leczenie i to skuteczne leczenie. I dlatego będę oczekiwać wyników tej kontroli z dużym zniecierpliwieniem, ale też nadzieją. Według niektórych przewidywań do 2020 roku na polskich drogach może zginąć kolejnych 40 tysięcy osób. Musimy zrobić wszystko, żeby do tego nie doszło. Raport Najwyższej Izby Kontroli będzie gotowy późną jesienią. Sądząc po dzisiejszym zainteresowaniu panelem ekspertów, może być to jeden z najbardziej oczekiwanych raportów Izby. Najważniejsze jednak, żeby przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.